zajmowania miejsc wygodnie, do zachowywania tego dystansu społecznego, no chyba, że Państwo są z jednego domostwa, to wtedy można, to już trudno, zarazki się wymieniły, no tak przez wzgląd na przepisy pandemiczne, ale chyba wszyscy już mamy trochę dosyć tego czasu zamknięcia i tego, kiedy nie mogliśmy być blisko siebie, więc ja się Państwu nie dziwię, że się do siebie trochę przytulacie. Ale Pan tu świetnie ręce zdezynfekował, bardzo dobra postawa, dzień dobry, zapraszamy. Dobrze, drodzy Państwo, ponieważ na moją niewidzialną słuchawkę dostałam informację z wozu transmisyjnego Big Book Cafe, że nasza szalona, wspaniała rakieta pełna miłości do psów zaczyna swoją podróż w stronę spotkania, na które dzisiaj Państwo tak tłumnie przyszli. I zakładam, że jesteście z nami również tłumnie przy swoich laptopach, tabletach. Pewnie nie wszyscy mogli zostawić swoich przyjaciół, swoje psiaki w domach i dlatego zostali w nich i bardzo to szanujemy. Bardzo gorąco Państwa witam i na początek poproszę wszystkich, którzy są w Big Book Cafe, o to, żeby zrobili hałas dla naszych bohaterek. Obawiałam się dziewczyny tego, że jak powiem hałas, a są tu psiaki, to będzie oho, pierwszy trudny bodziec w mieście. Panie i panowie, chłopcy, dziewczęta, pieski małe i duże, oto dwie dziewczyny, które moim zdaniem są wyjątkowe. Jesteście wyjątkowe dziewczyny dlatego, że dzięki takim ludziom jak wy zmieniamy myślenie o psach. Psy mają dzisiaj swoje święto. Dzisiaj jest Dzień Psa. Tak, twoje święto, wszystko się zgadza. I dlatego trudno wyobrazić sobie naprawdę lepsze towarzystwo w takim dniu. I ja wam dziękuję za waszą książkę Pies w mieście, którą uwrażliwiacie, którą zwracacie uwagę na ważne rzeczy, ale w której myślicie również o nas niepsiarzach. I o tym też na pewno dzisiaj będziemy trochę mówić. Magdalena Chorodyńska, Katarzyna Migdał, teraz już można brawa pobić wewnętrznie. Witam was najserdeczniej, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, znacie dziewczyny na pewno z internetów, one lata temu stworzyły takiego bloga Co pies na to i nagle okazało się, że to jest tak wspaniały pomysł i tak świetnie im się rozmawia o psach, że postanowiły założyć szkołę. Szkołę, w której, jak to w szkole, szkolą pewnie i psy, i ich opiekunów, żeby szli w dobrą stronę. A teraz spotykamy się, żeby świętować waszą książkę Pies w mieście. Zanim będziemy świętować, to ja mam takie trzy ważne informacje, słuchajcie. Pierwsza jest taka, że jesteśmy w gościnie w Big Book Cafe, gdzie rządzi Miszka. Miszka to jest pies Ani Król, czyli szefowej Big Booka i słuchajcie, w Big Booku znajdziecie takie piny. Big Book ma takie piny, to jest Miszka, która stała się inspiracją do stworzenia tego pina. Dlaczego o tym mówię? Miszka jest ze schroniska, z azylu pod Psim Aniołem i część dochodu ze sprzedaży tych pinów idzie właśnie na schronisko azyl pod Psim Aniołem, więc myślę, że to jest fajny akcent związany z dzisiejszym świętem. Druga ważna informacja jest taka, że my was zachęcamy, żebyście tłumnie kupowali książkę dziewczyn. Można to zrobić dzisiaj i w księgarni Big Bookowej, na stronie księgarni bigbookcafe.pl i na stronie księgarni Znaku, bo też mogą nas Państwo oglądać na Facebooku Znaku, na stronie znak.com.pl, tam na hasło Pies w mieście jest jakiś szalony, magiczny rabat, więc warto z tego skorzystać. Po tych krótkich ogłoszeniach parafialnych powiem tylko, że nazywam się Justyna Dżbik-Kluge i zapraszam na rozmowę. Jak wy się, drogie panie, czujecie i dlaczego tak wspaniale? Z powodu tego, że wasza książka wreszcie wyszła. Czy ona jest wyczekana, wypracowana, czy poszła nad nią praca jak spłatka? Czujemy się fantastycznie i książka była bardzo przez nas oczekiwana. Nie mogłyśmy się doczekać, kiedy się wreszcie ukaże. Także no, jest to efekt pracy co najmniej kilku ostatnich naszych miesięcy. Chociaż plan na książkę powstał już nieco wcześniej, więc samo jej opracowanie okazało się dosyć prostym w założeniu, ponieważ no, wyszło tak, że czytamy sobie w myślach i jesteśmy w stanie uzupełniać te wszystkie pomysły w taki bardzo, bardzo spójny sposób. No to ja Państwu zdradzę to, co dziewczyny mi powiedziały dosłownie przed rozpoczęciem, przed włączeniem kamer, że spis treści to machnęłyśmy w godzinkę. Ale jak to się stało, że od razu wiedziałyście, o czym ma być Pies w mieście? Tak, zdecydowanie. Od razu wyszło tak, że pomysł na tę książkę to już gdzieś tam się kłębił w naszych głowach dużo, dużo wcześniej, w związku z tym nie było to jakimś tam dla nas wyzwaniem. Wiedziałyśmy też, na co zwracać najbardziej uwagę, z czym nasi kursanci mają największe problemy i też z czym nie radzą sobie nasze psy często podczas spacerów, więc to była główna inspiracja. Ja was, dziewczyny, w ogóle przepraszam, bo ja nie powiedziałam, że Bercik, Jupi, Odi, Wesper. To jest ekipa, która też dzisiaj, jak rozumiem, świętowała, czyli wasze psiaki. Jak obchodziliście Dzień Psa z nimi? Obchodziłyście?
najlepiej jak można, czyli długim spacerem. A czy było więcej smaczków niż zwykle, czy raczej tego się trzymacie, żeby dieta była zachowana, smaczkowa? No nasze psy dostają dosyć dużo tych różnych spakołyków, ale dzisiaj jakieś tam dodatkowe żwacze się pojawiły oczywiście, żeby było im miło. Natomiast tak jak Magda wspomniała, spacer długi poza miastem był grany i było im naprawdę bardzo dobrze, więc tego się trzymamy. O tych długich spacerach będziemy rozmawiać, ale chciałam tak zacząć, słuchajcie, trochę z wysokiego C. No bo skoro dzisiaj jest Dzień Psa, to co dla was jest najważniejsze, jako dla dziewczyn, które o psach piszą, które psy mają, które szkolą, które pokazują nam ludziom, jak z tymi psami sobie ułożyć piękne życie? Co dla was jest w tej relacji człowiek-pies najważniejsze? Możesz mówić, proszę. Możecie się wyrywać do odpowiedzi, nie ma kłopotu. Zdecydowanie to, że jest to absolutnie taka bardzo głęboka, ale też niezdefiniowana przez słowa relacja i daje ogromną satysfakcję, jeśli widzimy, że to zwierzę nam ufa, że jest z nami blisko, że jest do nas przywiązane i też ta radość, która płynie po prostu każdego dnia z naszych psów, kiedy budzimy się rano, a one się cieszą, że żyjemy nadal, więc pod tym względem jest to na pewno coś, co sprawia wielką przyjemność, co jest bardzo ważne. Magda, u ciebie? A przy tym jest to też dla mnie bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali o tym, że to nie są małe ludziki, że to nie są ludzie w wydaniu z sierścią, tylko że to jest zupełnie inny gatunek, który ma też swoje potrzeby, o których warto pamiętać i te potrzeby nie zawsze są takie, jakbyśmy oczekiwali. Tak, także nasze psy są psami w 100%, tak? I mają mnóstwo przestrzeni na to, żeby się gdzieś tam wyrażać w tych swoich potrzebach. Co to, dziewczyny, dla was znaczy, że są psami w 100%? Bo jest takie świetne zdanie w waszej książce. Twój pies z pewnością doceni, jeżeli pozwolisz mu być psem. Dlaczego, znaczy na czym polega to, że my nie pozwalamy na bycie psem? A dlaczego pies doceni, jeżeli jednak będziemy o tym pamiętać? Kasia. No przede wszystkim chodzi o to, żeby gdzieś tam pozwalać psu na to, żeby realizował te swoje potrzeby. Czyli my pozwalamy psom na przykład wchodzić do kałuż, kopać dziury, robić to, co uwielbiają, czyli eksplorować środowisko. Eksplorować środowisko, dajemy im też sporo różnych wyzwań takich umysłowych i to jest coś dla nich cennego bardzo, tak? A staramy się w taki sposób też zarządzać tym środowiskiem i ich życia, żeby nie wystawiać ich na bodźce, które są im zupełnie niepotrzebne do szczęścia, czyli nie zabieramy ich na koncerty, nie zabieramy ich w trudne miejsca. Staramy się, żeby to ich życie było po prostu wypełnione tym, jakie są psy. Czyli lubią naturę, lubią być blisko natury i to jest takim przede wszystkim priorytetem w ich życiu. Co nie znaczy też, że trzymamy je pod kloszem, tak? I nie trzymacie ich pod kloszem. Tak, to nie znaczy, że unikamy jakichkolwiek sytuacji, które byłyby dla nich stresujące. Staramy się je wychowywać tak, żeby były takimi psami, które będą przystosowane do życia w mieście i będą sobie z tym życiem radziły dobrze. No właśnie, a czemu napisałyście książkę Pies w mieście? No bo można by wybrać 1 500 000 100 900 tematów związanych z relacją pies-człowiek, a wasza książka jest bardzo konkretna, wielowątkowa, ale bardzo konkretna. Dlaczego tak? Przede wszystkim dlatego, że psów jest w mieście bardzo dużo i to jest też tak, że staramy się sprawić, żeby ich życie było łatwiejsze. Tych bodźców jest mnóstwo, każdy spacer może być prawdziwym torem przeszkód, w związku z tym to jest spore wyzwanie dla nich na co dzień. Także też to było odpowiedzią na te pytania, które się pojawiają podczas naszych kursów. Także to było bardzo, bardzo intuicyjne dla nas, w taki prosty sposób chciałyśmy przekazać to, z czym na co dzień się zderzamy i z czym psy kursantów i nasze stykają się każdego dnia. Ja być może, drodzy Państwo, dzisiaj będę odnosiła się do różnych mitów, bo ja jestem z tego pokolenia psiarzy nie dzisiejszych, to znaczy ja jako dziecko miałam dwa psy, miałam Kleksa i Fiodora, ale potem z wyboru jednak, bo uważam, że pies to jest bardzo dużo odpowiedzialności, żeby mieć psa trzeba o nim bardzo dużo myśleć i mieć dla niego czas i przestrzeń, a wystarczy mi dwoje dzieci, więc uprzedzam, że moje pytania też będą trochę przenoszące nas w przeszłość, jak się kiedyś myślało, a jak myślimy dzisiaj i też wy jesteście częścią tej zmiany, no bo pierwsza sprawa jest taka, czy miasto jest dla każdego psa? Czy to jest tak, ja pamiętam, że duży pies w mieście, o matko najgorzej, duży pies, małe mieszkanie, w ogóle beznadzieja. Albo czy są konkretne rasy, które szczególnie w miastach się odnajdują. A z trzeciej strony, jak ktoś ma psa ze schroniska, to z tą rasą może być różnie. Dla jakich psów jest, Kasiu, miasto?
Czy dla wszystkich, a jeśli dla wszystkich, to pod jakimi warunkami? Nie jest to łatwe pytanie, zdecydowanie, ponieważ wszystko zależy od konkretnego przypadku. Natomiast jeżeli w taki bardzo świadomy sposób, szanując potrzeby, wprowadzając psa stopniowo w te różne rozproszenia, dajemy psu oswoić się z różnymi bodźcami, to jego życie może być jak najbardziej przyjemne, również w mieście. Natomiast trzeba znaleźć ten balans między typowym miastem, tym, z czym pies się styka, tymi bodźcami wszystkimi, oraz między tym, żeby psu pozwolić być psem, zapewniać mu odpowiednią aktywność fizyczną, zapewniać mu taką przestrzeń i to, żeby na co dzień po prostu no, żył zgodnie z tymi swoimi potrzebami też. Bo jeżeli gdzieś będzie to zachwiane i te potrzeby psie nie będą realizowane, czyli mało miejsc do eksploracji, mało spacerów, to niestety to behawioralnie bardzo szybko wychodzi i, no, i pojawiają się różne problemy z zachowaniem psów. No, zwróciło moją uwagę, jak jednogłośnie powiedziałyście, że najlepszy prezent na Dzień Psa to spacer za miastem, długi, to też daje do myślenia. Wy w tej książce opisujecie również swoje perypetie, czy swoje przygody, czy swoje doświadczenia związane z waszymi psiakami. Jak to było, Magda, u ciebie, jeśli chodzi o twoje psy? Czy one od razu były wielkomiejskie, czy trzeba je było tego nauczyć? No, zdecydowanie wymagało to pracy, szczególnie jeżeli chodzi o moją starszą suczkę Wesper. Ona w tym momencie ma już 10 lat, natomiast trafiła do mnie no, właściwie z ulicy, bo krótki czas po znalezieniu jej na ulicy spędziła w schronisku, natomiast wkrótce potem trafiła pod mój dach, prosto do Warszawy, także miałyśmy sporo różnych perypetii. Przede wszystkim był to pies, który kompletnie nie radził sobie z tym, że musi wejść po schodach. Ona nie była przyzwyczajona do wchodzenia po klatce schodowej, więc ja dobre parę dni spędziłam wnosząc ją na rękach w jedną i w drugą stronę, a nie jest to mały pies, bo ona w tym momencie waży 25 kilo, wtedy ważyła nieco mniej, bo była też mocno wychudzona, ale wymagało to też czasu, zanim przyzwyczaiła się choćby do takiej prostej czynności. Kasia, a twoje psiaki wielkomiejskie od razu? No moje psy to jest woda i ogień, tak? Bo Odi, jak i ta, jest po prostu w trybie slow motion przez całe życie, w związku z tym oswajanie jej z różnymi bodźcami miejskimi było dosyć proste, bo ona po prostu też ma dużo spokoju w sobie. Natomiast Bercik jest jak odpalona petarda, w związku z tym bardzo stopniowo musiałam wprowadzać wszystkie rozproszenia, żeby dać jej czas na to, żeby się oswoić z różnymi bodźcami. Nadal dzieci na hulajnodze, na hulajnogach są dla niej trudne, więc to jest też coś, nad czym pracuję cały czas. No właśnie, to nad czym pracujemy, kiedy mówimy o psie w mieście. Magda, zwróciłaś uwagę na taką rzecz, o której bym nie pomyślała, na schody, tak? To może być wyzwanie. Co w mieście może być, czy bywa największym, najtrudniejszym wyzwaniem dla psa? Ja też czytając książkę i myśląc o tym, uznałam, no przejście przez ulicę, tak? Ruchliwa ulica, nie wiem, metro, komunikacja, winda. A tu się okazuje, że i klatka schodowa może być. Jakie są najczęstsze takie trudności dla psiaków w mieście? Dla psa, który po raz pierwszy trafia do miasta, a na przykład wcześniej mieszkał zupełnie w innym miejscu, to takim dużym problemem może być spotykanie ogromnej ilości innych psów na spacerach. Czasami również ludzi, tak, jeżeli to są psy z kiepską socjalizacją, z kiepskimi doświadczeniami wcześniejszymi, to nawet minięcie spokojne sąsiada na klatce schodowej może być dużym problemem. Ale też właśnie te psy, które spotykamy w ogromnych ilościach na każdym spacerze, po każdym osiedlu, to jest duże wyzwanie. Twoim zdaniem, Kasiu? Ja bym dorzuciła do tego jeszcze cały ten miejski zgiełk, czyli samochody, no, natężenie ruchu ogromne, różne dźwięki, z którymi pies nie spotkał się wcześniej albo które mogą go przerażać, czyli na przykład przejeżdżająca śmieciarka, która dla nas jest zupełnie obojętna, natomiast dla psa może być czymś po prostu przerażającym. No i dodatkowo ta komunikacja miejska, o której wspomniałaś, to jest też coś, do czego psa musimy stopniowo przystosowywać. Także tutaj trzeba wielozadaniowo działać, żeby po prostu pies mógł się oswoić ze wszystkim, ale też to, co jest ważne i co w książce podkreślamy, nie można robić wszystkiego naraz. To jest też częstym błędem, zwłaszcza podczas socjalizacji szczeniąt, że chcemy dużo, szybko, żeby ten pies miał możliwość spotkania różnych nowych elementów w swoim życiu, a okazuje się dosyć szybko, że ten pies może być po prostu bardzo przytłoczony tym, co się dzieje wokół niego. Więc powoli, w tempie psa, bez pośpiechu, ze zrozumieniem też tego, jak pies może się czuć w nowych sytuacjach. Tutaj mnie się od razu kojarzy, ale ciekawa jestem, co powiecie. Bo też zdania są podzielone. Niektórzy bardzo uciekają od takiego, może nie porównywania, ale od podobnego podejścia do
przyzwyczajenia dziecka do różnych rzeczy i przyzwyczajenia psa. Od razu powiedziałyście na początku, pies to nie człowiek, tak? To nie jest mały człowieczek, chociaż niektóre rzeczy wydają mi się podobne. Chociażby to, o czym mówisz, że tak chcemy wszystko naraz, żeby dziecko od razu śpiewało, chodziło, biegało, mówiło, robiło różne rzeczy. Czy faktycznie spotykasz się często z tym, że włączamy za dużo przycisków psiakowi i on po prostu się gubi w tych zadaniach, które my mu dajemy do wykonania? W kontekście socjalizacji na pewno tak. To jest dosyć powszechne, że po prostu chcemy dużo, szybko, tak jak powiedziałaś. Natomiast to też się często pojawia w trybie treningowym takim. Chcemy szybko mieć efekty. Widzimy, że ten pies już przyszedł na szkolenie, my jesteśmy gotowi, a pies musi mieć czas, żeby po prostu utrwalić te komendy, żeby mieć po prostu możliwość wyrobienia też nawyków, o których piszemy. Bo szkolenie to nie jest absolutnie magia. My się bardzo bronimy przed tym, że mamy jakieś magiczne triki. Po prostu ciężką pracą, konsekwencją, też poprzez wprowadzanie ćwiczeń w bardzo taki dla psa jasny sposób, możemy osiągnąć to, o co nam chodzi, czyli po prostu psa, który będzie się czuł w nowych sytuacjach dobrze i będzie mógł powtórzyć ćwiczenia, które robi na przykład w sali treningowej bądź w domu. Ja Państwu zdradzę, co mi powiedziała Kasia przed spotkaniem, że ile Ci zajęło przyzwyczajenie psa do zostawania w domu? 10 miesięcy. 10 miesięcy, tak. 10 miesięcy. Ktoś powie, rety, to jest strasznie długo, ale to jest chyba to stopniowo, prawda? Bo nie możemy przewidzieć, do czego pies ile się będzie przyzwyczajał. Czy możemy? Nie możemy, tak? To jest bardzo osobnicze, także tutaj no, takiego psa mamy, na jakiego zasłużyliśmy, tak? Więc musimy działać w ten sposób. U mnie rzeczywiście ta nauka separacji trwała długo i to był chyba największy taki problem behawioralny, z którym miałam do czynienia. Jest to niewdzięczne, bo chcemy, żeby pies po prostu miał też ten komfort zostawania w spokoju, zostawania bez naszej opieki. To też komfort psychiczny dla jednej i dla drugiej strony. A jeżeli wiemy, że pies wyje, niszczy w domu i jest po prostu w pełnym stresie, no to jest to bardzo stresujące też. I wiem, jak niewdzięczne do wprowadzania, ponieważ sama przez to przeszłam. Tak, i to chyba taki jeden z najtrudniejszych problemów do radzenia sobie na co dzień. Nawet patrząc po tym, jak pracują nasi kursanci ze swoimi psami, to szybko tracimy cierpliwość akurat przepracowując ten problem. Także warto dać psu czas, ale też jest szalenie ważne to, żeby od początku jednak wdrażać dobre nawyki, żeby ten problem jak najszybciej udało się jednak rozwiązać. Mówiąc, że z tym problemem mamy najczęściej kłopot, to masz na myśli zostawianie psa w domu, tak? Tak, tak. Właśnie. Mhm. A powiedz, Magda, to pojęcie stopniowo, ono jest ważne. Co ono dla ciebie znaczy? Co to dla ciebie znaczy stopniowo? Jak to było stopniowo u ciebie z różnymi rzeczami, z twoimi psiakami i z twoimi doświadczeniami? Jeżeli chodzi tutaj właśnie o tą naukę zostawania w samotności. W październiku ubiegłego roku odebrałam szczeniaka z hodowli. Jest to Yuppie, właśnie ten nasz okładkowy piesek rasy Border Collie. I wiedziałam, że to będzie jeden z ważniejszych takich aspektów do przepracowania od samego początku. Więc już właściwie od pierwszych dni, odkąd się u mnie tylko pojawił, to był zostawiany w domu nawet na parę minut każdego dnia, tak żeby... Od razu jak tylko... Od razu, tak. Także tutaj nie ma co czekać, że... Znaczy znów w przypadku Bercika zaraz Kasia powie, że było zupełnie odwrotnie i ona wymagała innego podejścia. Natomiast u większości psów takie podejście, że zostawiamy już od pierwszych chwil, przynajmniej na niezbyt taki długi czas psa samego w domu, daje zazwyczaj dobre efekty, bo ten pies jest jeszcze młodziutki i szybko wchodzi w ten tryb jednak, że nie zawsze może mieć tego swojego opiekuna obok. Nie protestował? Nie, on dosyć szybko wszedł w ten tryb i ja akurat ucząc go zostawania w samotności sporo korzystałam z klatki kennelowej, czyli on miał ograniczoną przestrzeń i tak naprawdę nauka zostawania w samotności, czy to szczeniaka, czy dorosłego psa, zaczyna się już w momencie, kiedy pies jest w domu, my jesteśmy w domu, a on jest tymczasowo od nas odseparowany, czyli nie może chodzić za nami krok w krok po mieszkaniu, tylko są wybrane momenty wyznaczone w ciągu dnia, kiedy on jest obok. I oczywiście ułatwiamy to na różne sposoby, tak? Jest masa różnych gryzaków, czyli takich rzeczy, które mogą psa na chwilę czymś zająć, żeby on nie próbował za wszelką cenę dołączyć do nas i nie protestował, natomiast jest to bardzo, bardzo ważne. Ja tylko dodam, że jest to ważne i jest to trudne, bo jak odmówić takiemu szczeniakowi, żeby nie poszedł z nami do łazienki, tak? I to jest standard, z którym się spotykamy, że pies tam wędruje. Widzę, że tutaj potakiwania się pojawiły wśród publiczności. Jest to trudne i zdajemy sobie z tego sprawę, ale jest też fair wobec psa, żeby budować taki właśnie schemat,
który pozwoli mu na zostawanie w samotności. Nie będzie to budziło takiego stresu. Rozumiem, że u pań ten piesek wędrował, tak? Bo tak... W tle dziewczynka ciągnęła szczeniaka, nie ciągnijmy szczeniaków, naprawdę. Ale słuchajcie, skoro przy tym jesteśmy, to ja na przykład jestem z tych czasów, ja pamiętam wycie psa w domu. To jest taki mój obraz, to nie mówię, że z mojego domu, ale pamiętam taki pies zostawiony w domu, to wycie było słychać z różnych okien w bloku, tak? Dzisiaj Bogu dziękować jest tego mniej, być może właśnie dlatego, że uczymy, że mamy taką świadomość, ale czy na przykład są takie psy, które się tego nie nauczą? Albo są takie, z którymi jest wyjątkowo trudno, jeżeli tak, to z jakiego powodu? I też, dlaczego pies nie chce zostać w domu? Czego on się boi? Że opiekun nie wróci, czy że jest sam? Czy w ogóle się nad tym, czy to wiadomo, tak? Z takiego psychologicznego, czy psychicznego, czy nie wiem, naukowego punktu widzenia, czy z doświadczenia, dlaczego psy protestują? To ja może zacznę, bo temat mam przepracowany do żywego. Bardzo duże znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa, które pies odczuwa w danym miejscu. Więc jest to ważne o tyle, żeby też przestrzeń, w którym pies zostaje, była dla niego znana, była bezpieczna i żeby w ten sposób budować te wszystkie dobre schematy, żeby pies wiedział, że pomimo tego, że zostaje sam, nic złego się nie dzieje. Psy oczywiście są bardzo stadnymi zwierzętami, one uwielbiają kontakt społeczny z człowiekiem, chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach domowych, a to jest wspólne rozpakowywanie zmywarki, a to sprawdzanie zakupów, które opiekun przyniósł do domu. To wszystko jest zupełnie naturalne, natomiast tak jak Magda wspomniała, wszystko jest tutaj kwestią dobrych nawyków i tego, żeby też znaleźć jakiś balans, bo jeżeli mielibyśmy do czynienia z człowiekiem, który musi być tak bardzo przyklejony do drugiej osoby, to z naszego punktu widzenia byłoby to trudne. A u psów przymykamy często na to oko, zwłaszcza jeżeli są młode, że są takie społeczne, że tak szukają tego kontaktu, że tak potrzebują. Bo to też i dla właściciela jest trochę takie łechce ego, że ten pies nas nie chce zostawić ani na chwilę, bo nas tak bardzo kocha. Ale tak naprawdę to jest takie emocjonalne uzależnienie też od człowieka. Dlatego jest to... Na pewno nie powinniśmy się z tego tak do końca cieszyć, że... No ja wam powiem od razu, że jak powiedziałyście o tym, że pies drepce za nami z pokoju do pokoju, to mnie się przypomnieli moi rodzice, bo u nich tak to wygląda. Ja uważam, że oni są, nie słuchajcie, moi rodzice, którzy to mogą oglądać, najgorszymi wychowawcami zwierząt, bo po prostu na wszystko pozwalają. To jest wychowanie bezstresowe, nie idźcie tą drogą, ale to z tymi wędrówkami po domu to jest pewne wyzwanie. No dobra, ale wyjdźmy z tego domu na chwilę. Pewnie do niego jeszcze wrócimy, ale jednak wyjdźmy do tego miasta. Czy dla psów wyzwaniem jest, mówiłyście o schodach, czy winda? To jest taka przestrzeń, która może być też wyzwaniem. I spotkałyście się z tym na swoich szkoleniach. To mój przypadek z książki opisany, tak. Winda jako taka może być dla psów trudna, ponieważ ta przestrzeń jest tam bardzo ograniczona. Dodatkowo jeszcze mamy te odczucia związane z ruszaniem windy, z hamowaniem, więc to dla psów może być też bardzo nienaturalne. Natomiast tu mogę zdradzić, ten przypadek opisany w książce dotyczy psa, który poprzez niezbyt miłe doświadczenie został przyciśnięty drzwiami, wchodząc do windy. Nie było to jakoś specjalnie bolesne, ale pies okazał się trochę wrażliwy pod tym względem i potem odmawiał wsiadania do windy, także właścicielka była trochę przejęta, bo mieszkała na wysokim piętrze. Pies należał raczej do przedstawiciela dużej, masywnej rasy, więc dla niego niewskazane było chodzenie po schodach kilka razy dziennie, więc zależało jej bardzo na tym, żeby jednak do tej windy się przyzwyczaił. I tutaj oczywiście wplatanie elementów też zabawy, treningu, tak żeby ten pies przede wszystkim zmienił swoje emocje związane z tym, co się dzieje wokół, pomogło. Tak? A resztę możecie doczytać w anegdotce. My, drodzy Państwo, nie streścimy Wam książki dzisiaj, o nie, bo tak to mogłybyśmy otworzyć tutaj nasze folie aluminiowe albo ekotorebeczki z kanapkami i mogłybyśmy tutaj do rana siedzieć, bo ta książka jest bardzo bogata w różne i przykłady, tak jak opowiadacie, i podpowiedzi, co robić dalej. Ale czy spotkałyście się z czymś, co było dla psa w mieście wyzwaniem i Was to zaskoczyło? Bo tak, winda, okej, mała przestrzeń, dobra, mieszkanie zostaje sam, dobra. No metro, hałas, komunikacja, tak. Czy zdarzyło Wam się spotkać z czymś takim, co było wyjątkowo zaskakujące, czy wyjątkowo też trudne dla psiaka w mieście? Czy jednak są to pewne standardowe problemy, że tak to ujmę? Tak, bym raczej powiedziała, że to są pewne standardy, więc raczej nie miałam takiego przypadku, w którym
coś by mnie szczególnie zaskoczyło. Chociaż na przykład Odi, moja suczka, bardzo bała się tego syknięcia, które wydają autobusy, jak się zatrzymują. I ten dźwięk po prostu absolutnie ją paraliżował początkowo. Więc pracowałyśmy sobie na przystankach autobusowych, chodziłyśmy sobie oglądać te autobusy bez wsiadania do środka, żeby też miała czas, żeby się z tym oswoić. No są to dźwięki, które po prostu nie są zbyt typowe. Mamy też psy, które na sam dźwięk śmieciarki reagują dużym stresem, nawet jeżeli jej nie widzą. Także tak może być, że po prostu dla nas coś bardzo, bardzo obojętnego czy prostego dla psa stanie się dużym rozproszeniem, dużym bodźcem. Ale swoją drogą, szacunek dla ciebie, znaczy ty jesteś uważną osobą, bo to jest twoja pasja, twoje życie, ale że udało ci się rozkminić, że jej chodziło o to syknięcie autobusu, że to dla niej było takie stresujące, bo wyobrażam sobie, że mogą do was przychodzić ludzie i mówić, no nie wiem, o co mu chodzi. No nie wiem, na przykład w domu słucha, a na spacerze nie słucha, tak? To chyba podobno też częsty problem, prawda? To jest powszechne, że w domu to psy są mistrzami domowego tam, domu i podwórka i robią wszystko absolutnie. I jest coś takiego w psach, że świetnie się uczą, szybko się uczą, ale beznadziejnie generalizują. Więc każda komenda, którą wprowadzamy, koniecznie musi być powtarzana w wielu, wielu miejscach, żeby po prostu miała szansę zadziałać. Bo też oczekiwania są takie, że no przecież to działało w domu. Pies wykonywał w salonie wszystkie sztuczki, nawet bez smakołyków robił to momentalnie, a na zewnątrz pies się tylko rozgląda, nie jest skupiony na opiekunie, ma mnóstwo spraw do załatwienia, no i wtedy zaczynają się schody, więc tak generalnie. Ale też jest to poniekąd efektem tego, że w domu pies ma nas do dyspozycji prawie cały czas. I w domu jest czas na zabawę, na przytulanie, na karmienie resztkami ze stołu, więc... Prawda. Te resztki ze stołu zadziałały. Więc taki pies wychodząc na spacer, z jego punktu widzenia nie ma sensu nawiązywać kontaktu z właścicielem, jak on ma tyle innych ciekawszych rzeczy dookoła. Także przeniesienie tego treningu poza dom tutaj jest też no, bardzo ważną sprawą. Słuchajcie, mówiliście o tym, że trening czy szkolenie to nie jest magia, ale ja wiem, że tu są państwo z psami. Jest tych psów w Big Booku dzisiaj sporo. To są czarodzieje chyba. Jak oni to zaczarowali, że te psiaki są takie grzeczne? Uczyli. Z waszych szkoleń. Uczyli. Naprawdę. Tak, sporo mamy tutaj kursantów. Rzeczywiście. Natomiast to jest właśnie to, o czym mówimy, czyli powtarzanie, zabieranie psa w publiczne miejsca, ale stopniowo, budowanie dobrych nawyków. Jeżeli zabralibyśmy psa świeżo przyjętego do domu w nowe, tłoczne miejsce, oczekiwanie od niego tego, że się położy spokojnie i będzie sobie obserwować, jest po prostu niemożliwe. Tak? Więc tutaj też dużo zrozumienia musi być ze strony opiekuna, który, tak jak powtarzamy ciągle, no, stopniowo w tempie psa będzie go przygotowywał do tego, żeby w tym mieście żyć. A czy są takie przestrzenie albo w mieście, albo w ogóle przestrzenie publiczne, Magda, co do których odradzacie, żeby zabierać psa? Tak, zdecydowanie. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej sytuacji naszych potrzeb, bo czasami po prostu musimy gdzieś z tym psem iść, czy przymierzyć jakiś odcinek. Ale jeżeli wybieramy się na przykład na koncert albo na jakąś inną imprezę masową, to zabieranie tam psa nie zawsze jest najlepszym pomysłem. Nawet jeżeli on byłby świetnie socjalizowany z ludźmi, z innymi psami, to też poziom hałasu i ogólnego takiego zamieszania sprawia, że no, psy rzadko kiedy dobrze czują się w takich miejscach. Także takie miejsca stanowczo odradzam. A pozostałe miejsca, no chociażby teraz wiele sklepów otwiera się na możliwość wejścia razem z psem. I oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości tego psa zostawić w domu lub w innym bezpiecznym miejscu, a musimy te zakupy zrobić, to warto z takiej okazji skorzystać. Natomiast to nie powinno być tak, że aha, dzisiaj sobie planujemy, jedziemy na zakupy, no to chociaż z nami jedziesz też, pobiegasz sobie po sklepie, Biedronki, będzie fajnie. Tak. Ja bym jeszcze dodała, że wszystkie takie też często jeździmy z Magdą na różne wydarzenia sportowe, na zawody. Też wtedy nasze psy albo zostają w hotelu, wcześniej są wybiegane, wyspacerowane. Dajemy im po prostu taki komfort, taką przestrzeń do tego, żeby mogły sobie odpoczywać. Wszystkie imprezy masowe na pewno, marsze, przeróżne parady, to nie jest miejsce dla psa. To może być bardzo niekomfortowe i też w sumie jaki to miałoby mieć cel. Tak, żeby psa zabierać wszędzie. Także tutaj też rozsądnie wybieramy miejsca, do których chodzimy. Jeśli wiemy,
wiemy, że nasze ulubione restauracje mają ogródek, to też często tam nasze psy chodzą, ale jeżeli jest to mała przestrzeń, gdzie pies nie może się położyć spokojnie, gdzie ktoś będzie musiał ciągle przechodzić nad jego głową, nie jest to na pewno korzystne dla niego. No powiedziałaś, że jaki miałby być cel? Obawiam się, że to jest taki cel dla nas, tak, żeby mieć tego towarzysza obok siebie i wtedy być może zapominamy o tym, żeby pomyśleć, czyli dla tego stworzenia to jest fajne rozwiązanie. Ale powiedziałaś Magda o tych sklepach. No ja też z wcześniejsze czasy pies przywiązany na smyczy przed sklepem. Ale umówmy się, dzisiaj to też się zdarza. To nie jest tak, że już teraz nikt tego nie robi. Pewnie bardziej świadomi opiekunowie tego nie robią. No ale właśnie, czy to jest rozwiązanie, czy to jest coś, o czym wy w ogóle zdarza wam się rozmawiać na szkoleniach, czy to jest jakiś kłopot, pies przed sklepem? No, to jest niebezpieczne przede wszystkim, zarówno dla psa, który tam zostaje, jak i też dla otoczenia, bo no, wyobraźmy sobie sytuację, że przywiązujemy psa na smyczy przed sklepem, choćby był najłagodniejszy na świecie i kochał wszystkich ludzi, podejdzie ktoś, nad kim zupełnie też nie mam żadnej kontroli, zacznie naszego psa głaskać, całować po pysku. Każdy pies może w takiej sytuacji zachować się w naturalny dla siebie sposób, czyli po prostu spróbować tą osobę zdystansować, użyć swoich zębów, może po prostu ugryźć. A później już wiadomo, że takie sytuacje są bardzo nieprzyjemne dla obu stron. Ktoś może takiego psa odwiązać i go nam zabrać. Tak? O tym też trzeba pamiętać, że to jest niebezpieczne. Także zdecydowanie odradzamy. Ja bym jeszcze dodała tutaj kwestię tego, że pies jest przywiązany pod sklepem. Podbiegnie jakiś inny pies, zaatakuje go. Nie dość, że jest przywiązany, nie może się ratować ucieczką. A po drugie, no tutaj jest zdecydowanie ta kwestia niebezpieczeństwa, że zostanie mocno pogryziony albo coś się wydarzy. Nawet jeżeli jest to kilka minut w sklepie, nie mamy żadnej kontroli nad psem w tym momencie. Także zdecydowanie odradzamy. Same tego nie robimy, ponieważ no, to jest zbyt duże ryzyko, którego nie warto podejmować. I warto po prostu psa wcześniej zostawić w domu. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, bo to jest fenomenalny udział naszej publiczności psiej w tym spotkaniu. Tam było takie warknięcie było od któregoś z towarzyszy, właśnie kiedy mówiłaś o tym, że ktoś może być zaatakowany i bardzo dobrze, kochane psiaki, reagujecie. Jest w Waszej książce też dosyć rozbudowany rozdział o tym, jak dzieci z psami oswajać, jak je do siebie przyzwyczajać i jest takie magiczne zdanie. Nigdy pod żadnym pozorem nie zostawiaj psa samego z dzieckiem poniżej 5 lat, 5 roku życia. A dlaczego? Ja już teraz widzę te mamy, które mówią, jak to przecież to taki to szczeniaczek, tak się bawią i się przewalają w ogóle wspaniale. A dlaczego? Nie będziemy o Państwu opowiadać, nie. No cóż, tutaj znów pojawia się ten problem, że my psy mocno uczłowieczamy. I wychodzimy z założenia często, że pies, jeżeli wychowuje się z dzieckiem albo jest bardzo cierpliwy, to na pewno nigdy nic nie zrobi. A statystyki niestety są takie, że najczęściej do pogryzień dzieci przez psy dochodzi przez psy, które z tymi dziećmi mieszkają na co dzień. Czyli rzadko kiedy jest tak, że to zupełnie obcy pies gdzieś na spacerze podbiega i gryzie dziecko. To są zazwyczaj takie bardzo medialne wtedy przypadki i cała Polska o nich mówi, ale są one naprawdę rzadkie. A same przypadki takie, które my konsultowałyśmy jako behawiorystki, dotyczyły pogryzień dzieci przez psy, które mieszkały w jednym domu. I zdecydowana większość tych przypadków wynika z takiego bagatelizowania w ogóle problemu. Dzieci w żaden sposób nie są uczone takiego szacunku do psa i tego, jak się z nim obchodzić. Ale dzieciom też oczywiście trudno się dziwić, no bo nie wiedzą tego, robią wiele rzeczy intuicyjnie, chcą psy przytulać, bawić się z nimi, ubierać w jakieś zabawki, tak, zakładać jakieś rzeczy na głowę, więc wiele psów to znosi, tak, i radzą sobie z tym świetnie, ale są psy, które tego ewidentnie nie lubią. A jeżeli już do takiego ugryzienia dojdzie, nawet jeżeli ono nie będzie dotkliwe, tak, nie poleje się krew, ale jeżeli takie małe dziecko zostanie przez psa ugryzione, to już potem to zaufanie jest mocno nadszarpnięte i trudno się żyje potem w takim domu. To są w ogóle bardzo trudne konsultacje. I jeżeli wiemy, że w domu są małe dzieci, jest pies, to też staramy się w pierwszym takim punkcie konsultacji no, mówić o tym bezpieczeństwie przede wszystkim dla dwóch stron. Pies też często może nie rozumieć zupełnie komunikatów, które wysyła dziecko, zwłaszcza w przypadku malutkich dzieci, które poruszają się w nietypowy sposób, wydają dużo dźwięków z siebie, wyciągają rączki, nachylają buzię, wchodzą na psy. Tak? Ta przestrzeń jest mocno zaburzona.
psy też bardzo często proszą opiekunów o pomoc. Także to nie jest tak, że ten pies nie sygnalizuje, że coś jest nie tak, tylko raczej dają nam wcześniej znać, że potrzebują tej pomocy, podchodzą, odchodzą, starają się gdzieś tam odsuwać głowę. To są takie charakterystyczne sygnały, które pies daje. I tutaj trzeba być mądrym opiekunem, żeby to po prostu zauważyć, tak? I zadziałać. Powiedziałaś, że to są trudne konsultacje. Ja w ogóle mam wrażenie, że macie trudne zadanie czasami. Dlaczego? Dlatego, że no my jesteśmy bardzo wrażliwi na punkcie naszego podejścia do naszych psów. Poprawcie mnie, jeżeli nie mam racji. I to się też stał taki temat, łatwo się jest pokłócić, czy łatwo się jest obrazić, czy łatwo się jest poczuć gdzieś tam może nieźle potraktowanym, ale jest to pole do dyskusji, do niezgody. Ten temat właśnie podejścia do psów, czy wychowania psów, to myślę od was wymaga też pewnej dyplomacji. Podczas szkoleń na pewno, natomiast jednak zgłaszają się do nas osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby tym wspólnym światem zarządzić, żeby to życie stało się lepsze, więc raczej przykładają się do tego, co mówimy, do tych zaleceń i wtedy widać efekty. Też my pracujemy z tymi psami, to nie jest tak, że tylko opowiadamy o tym, jak należałoby coś zmienić, tylko najczęściej pokazujemy konkretne ćwiczenia na konkretnym psie, w związku z tym, jeżeli to działa u nas, to okazuje się, że można inaczej troszeczkę z psem pracować i efekty są świetne. Tak? Jeżeli poświęcimy parę tygodni chociaż na wypracowanie tych podstawowych komend, to życie staje się po prostu przyjemniejsze. Nie ma ci czasami, Magda, tak, że okazuje się, że to nie z psem jest problem, tylko z opiekunem? No, nasza praca na tym polega, że my przede wszystkim pracujemy z ludźmi, a dopiero w drugiej kolejności z psem. Także jeżeli my nie przekonamy człowieka, że warto pracować, że to jest dobra droga, że to są odpowiednie metody, no to jeżeli ten człowiek nam nie zaufa, to nic z tego nie będzie. Tak? Także przede wszystkim naszym zadaniem jest to, żeby do tego człowieka dotrzeć, zmotywować go odpowiednio, no i potem stawiać kolejne cele. Kolejne wyzwania. Słuchajcie, to wracając do psa w mieście i do... Bo ja też nie bez powodu o to pytam, bo w waszej książce jest bardzo moim zdaniem ważny element spojrzenia na niepsiarzy. To znaczy, że patrzycie na tych, którzy mają psy i na ich psy, ale również na tych, którzy psów nie mają i są w tej przestrzeni miejskiej i mogą na przykład nie mieć ochoty na kontakt z tym psem albo nie wiedzieć, jak się zachować. Myśmy z Anią Król, która jest opiekunką Miszki, o której mówiłam wam na początku, rozmawiały przed spotkaniem i ja mówię, wiesz, ja będę pytała dziewczyny, na przykład, wiesz, o te windę, bo ja mam dwójkę dzieci i mi się zdarza, że wsiada sąsiadka z piątego z pieskiem, który od razu podchodzi do moich dzieci. To jest mała przestrzeń i ja po prostu jako matka od razu mi się załącza, że się trochę boję, tak? A Ania mówi, no tak, ale jak ja jestem na ulicy z Miszką, to podchodzą do nas mamy z dziećmi i te dzieci się wieszają na Miszkę i nikt mnie nie zapyta o to, czy można Miszkę pogłaskać, czy nie można. Jak, słuchajcie, sobie ułożyć to funkcjonowanie, no właśnie nie w świecie opiekunów i psów, tylko wyjść z tego świata trochę i pobyć z tymi mugolami, czyli z tymi, którzy psów nie mają. Jak to powinno waszym zdaniem w mieście wyglądać? Bo ja wam dziękuję, że wy o tym też piszecie. Ja myślę, że to wszystko powinno się po prostu opierać na wzajemnym szacunku. Jeżeli szanujemy swoją przestrzeń i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy człowiek będzie kochał naszego psa, nie każdy człowiek chce się z nim witać, co jest zupełnie zrozumiałe, to dużo łatwiej nam zrozumieć potrzeby innych. Także same też biegamy, niekoniecznie chcemy, żeby psy biegały za nami. Tak? Mamy bardzo dużo różnych zajęć pobocznych, niekoniecznie wtedy chcemy nawiązywać kontakt z psami. Wiemy, że są ludzie, którzy po prostu psów się boją, więc każdy kontakt, nawet z najmniejszym psem, może być dla nich bardzo stresujący. Także to przede wszystkim punktem wyjścia będzie ta przestrzeń. To nie dotyczy tylko kontaktu psiarzy, nie psiarzy, ale też psiarzy między sobą, bo często psy są spuszczane, żeby mogły się tylko przywitać. Pomimo tego, że wcześniej nie padło żadne pytanie, czy faktycznie drugi opiekun na to pozwala. Także tutaj no, myślę, że ogólne takie zasady społecznego funkcjonowania i tego, żeby rozumieć, że druga strona może być w innej sytuacji niż my, tak? Tutaj działa przede wszystkim. Dobra, to Magda, konkretna porada dla mnie w tej windzie. Jak znowu wsiądzie ta sąsiadka z tym pieskiem, to co ja mam dzieciom powiedzieć tej sąsiadce? To, czyli ty jesteś w windzie, tak? Jestem w windzie z dziećmi i dosiada się pani z psem. No jeszcze na smyczy, ale wiecie, w tej windzie to wszystko jedno, czy on jest na smyczy, czy nie. No. Proszę trzymać psa krótko.
Okej, okay. A jak moje dzieci tam wyciągają łapki? A nie, nie, to najpierw a, rozmawiamy z dziećmi. No, to rozmawiamy, dobra. Jeszcze wcześniej, tak, że nie każdy pies może lubić głaskanie, że trzeba się zapytać właściciela przede wszystkim na początek, czy można w ogóle tego psa pogłaskać. Także tutaj tak, rozmowa z dziećmi na pewno. A przy okazji może udałoby się porozmawiać z sąsiadką w innej sytuacji, bo jak już jesteśmy w tej windzie, to tak naprawdę tak dużo rzeczy się dzieje naraz, jest tak szybko, że trudno jest odpowiednio zadziałać. Także na spacerze można zagadać ewentualnie. Albo na przykład, jeżeli okazuje się, że ten pies jest przyjacielski i te dzieci lubi, to można się wybrać na jakiś króciutki spacer razem, tak, żeby się dzieci i pies mogły zapoznać, ale na większej przestrzeni, co też wiele ułatwia. Mówiłaś, Kasia, o tym. Proszę, bo chciałaś coś jeszcze dorzucić. Ja tylko dodam jeszcze, że w windzie, kiedy jeżdżę ze swoimi psami 1000 razy dziennie tą windą, to mimo wszystko staram się, żeby one przede wszystkim zajmowały jedno miejsce i kiedy ktoś wchodzi, staram się je skupić na sobie, więc to wymaga przede wszystkim pracy i takiego skupienia. Natomiast to bardzo pomaga i też widzę często, że ktoś, kto wchodzi, oddycha z ulgą. Moje psy nie należą do najmniejszych, zwłaszcza Odi, więc to jest coś, co daje taki duży komfort. I najczęściej te rozmowy wtedy są bardzo przyjazne i bardzo uprzejme, bo jeżeli ktoś chce nawiązać kontakt, no to wtedy się umawiamy, albo tak, albo nie. Natomiast to tak jak, znowu, punkt wyjścia to jest ten szacunek do przestrzeni innych. No dobra, to chodźmy do tej przestrzeni innych. Też piszecie o tym, że warto się zastanowić, czy potrzeby socjalne psa to są potrzeby psa, czy właściciela, o tym za chwilę, bo chciałam was zapytać o modne bardzo w Warszawie. Zauważyłam jeżdżąc po różnych dzielnicach, że wszędzie powstają takie parczki dla psów. Takie, to nie są parki, tylko takie treningowe, tak? Bardziej pewnie to się psieparki. Jakoś... Psieparki, no właśnie. I tam nie zawsze jest dużo psów. Nie mam takiego wrażenia, że, bo chociaż to pewnie zależy od dzielnicy, od pory, ale czy to są waszym zdaniem dobre miejsca dla psów? Jeśli tak, to dla jakich? Jeśli nie, to dlaczego? Bo gdzieś tam też się pojawiło takie zdanie, że czasem lepiej niż do parczku, to wywieźć tego psa na jakieś pole pod miasto albo nie wiem, do lasu, do jakiejś takiej przestrzeni, gdzie nie ma jednak tych innych czworonogów. I najlepsza odpowiedź każdego trenera, to zależy. Dobrze, kocham tę odpowiedź i teraz wiemy, że otwiera się po prostu kolejny rozdział. Wiele zależy od tego, jak nasz pies czuje się w ogóle na zamkniętej przestrzeni. My nie jesteśmy fankami psich parków, ponieważ dzieje się tam często dużo rzeczy, które nie powinny się dziać. Czyli psy są na niewielkiej przestrzeni, nie mają możliwości, żeby z takiej interakcji z innym psem wyjść. Często te zabawy też nie są ładne. Psy się kotłują ze sobą, czego my stanowczo unikamy, ponieważ uczą się od siebie nie zawsze dobrych zachowań. To uczenie społeczne to jest dosyć taki punkt, na który też zwracamy uwagę podczas szkoleń, bo no, psy się uczą różnych zachowań od siebie nawzajem. Uczą się też, jak się nie bawić ze sobą. Też zachowań dystansujących, jeżeli ktoś wchodzi bardzo w ich przestrzeń. Także psie parki, owszem, jeżeli widzimy, że jest jeden pies na przykład, którego znamy, czemu nie? Ale jeżeli jest tam grupa psów, które biegają, podgryzają się nawzajem, emocje są wielkie, raczej staramy się tego unikać. Ale dlaczego? Bo to jest poza tym, że się uczą od siebie złych zachowań, to może być też zbyt obciążające dla psa, że właśnie emocje, że tam się, że to nie będzie dla niego korzystne rozwojowo w jakiś sposób, tak? Czy może być też niebezpieczne z tego, co mówisz, tak, Magda? Tak, jak najbardziej. Jeżeli mamy grupę, dajmy na to 10 psów, które w żaden sposób nie są kontrolowane przez swoich właścicieli, bo umówmy się, zazwyczaj do takich parków przychodzą ludzie, którzy mogą puścić psa luzem, nie przejmować się, że gdzieś odbiegnie, bo teren jest ogrodzony. I zazwyczaj z tego, co udało nam się zaobserwować, wygląda to tak, że psy sobie biegają samodzielnie, a właściciele stoją i sobie rozmawiają, tak? Więc niespecjalnie nawet interesują się tym, co tam się obok dzieje. A takie już w takich licznych grupach zabawy należałoby kontrolować. Niektóre psy będą bardziej nieśmiałe, będą takie introwertyczne, nie będą potrzebowały aż tylu kontaktów społecznych. Jest też wiele psów, które są natrętne, czyli one wręcz potrafią gnębić inne psy i coś, co nam się wydaje, że jest beztroską zabawą, okazuje się, że nie jest fajnym zachowaniem. Wyczerpiecie ze swoich opowieści, z przykładów waszych psiaków i tych, które znacie z waszych szkoleń. Ja czerpię z opowieści różnych moich znajomych. Mój dawny kolega z radia, Kamil Noser, ma takiego psa juniora. To jest jego ukochany pies i on rzeczywiście ma też takie bardzo mądre podejście do niego świadome. I on znalazł sobie grupę ludzi, którzy też mają psy. Ich psy się lubią i oni w ogóle nie chodzą do standardowych parków, tylko mają jakiś kawałek swojego pola gdzieś tam na Białołęce, nie powiem gdzie, żeby nie zdradzać adresu, bo będzie tam za dużo psów pewnie za chwilę. I oni tam właśnie te z tymi zwierzakami jeżdżą na bardzo długie spacery. Czy to jest właśnie alternatywa? Czy to jest pomysł na taką socjalizację naszego pupila?
To jest właściwie coś, co my robimy. Tak, zdecydowanie. Zdecydowana większość kontaktów... Może wy z Kamilem jeździcie, ja tego nie wiem, słuchaj. Nic nam o tym nie wiadomo. Zdecydowana większość kontaktów naszych psów z innymi psami to są właśnie psy, które nasze psy dobrze znają. Czyli właśnie są to moje psy, Kasi, taka czwórka, która się świetnie dogaduje na spacerze i te spacery są wtedy dla nas też bardzo komfortowe. Natomiast na pewno unikamy takich spotkań. Sobą nawzajem, ale też eksplorowały wspólnie środowisko i o to w tym chodzi. One też się uczą wzajemnej komunikacji, uczą się tego, że nie zawsze trzeba się kotłować, że spacer może polegać na odkrywaniu świata, węszeniu, więc to jest coś ważnego. To jest też ważne, jeżeli ma się więcej niż jednego psa, żeby takich psich kumpli sobie znaleźć. Akurat my mamy po dwa psy jeszcze u mnie w rodzinie. Mój tata prowadzi, moi rodzice prowadzą hodowlę akit, w związku z tym mamy dużo psów też w domu rodzinnym. Te wszystkie psy, żeby funkcjonować dobrze razem, muszą chodzić na wspólne spacery, ponieważ nie wystarczy psów wypuścić do ogrodu, czy gdzieś tam, nie wiem, pojedyncze spacery robić. One muszą funkcjonować też w grupie i uczyć się od siebie, czytać swoje zachowania. Dzięki temu też unikamy takich... Ostatnio byliśmy z Magdą na spacerze właśnie, gdzie nasze psy na luzie biegały sobie przez 1,5 godziny, też z synkiem Magdy, w związku z tym i psy, i dzieci. I miałyśmy taki komfort tego, że one nie wchodzą w takie napięte sytuacje między sobą, że ten spacer jest faktyczną przyjemnością dla nich, że rzeczywiście czerpią z tego, co dla nich najlepsze. Więc... Ale musiałyście nauczyć wasze psiaki się lubić, czy sprawiłyście, żeby się one polubiły, czy one autentycznie jakoś złapały wspólny flow? To się działo właśnie na tych spacerach przede wszystkim. Oczywiście, jeżeli... Czyli okoliczności były sprzyjające, tak? Tak, nasze psy kojarzą siebie nawzajem z tego, że robią fajne rzeczy razem. Także dużo łatwiej nam wtedy oczekiwać, że siedząc z nimi wspólnie w domu będą się zachowywały spokojnie, bo czują się w swoim otoczeniu i swoim towarzystwie dobrze, pewnie. Oczywiście, jeżeli pojawia się szczeniak w ekipie, to zasady są zupełnie inne i to szczeniak musi się nauczyć, jak się zachowywać, ale też dorosłe psy bardzo pomagają w tym i bardzo dają takie dobry przykład. Ja wiem, że nie uczłowieczamy, ale to jest tak trochę jak z dobrą paczką wychodzisz gdzieś swoich znajomych, to inaczej niż z obcymi, a tutaj jak masz już zapoznaną ekipę, to można konie kraść. Drodzy Państwo, jest mnóstwo pytań od naszych widzów i widzek i też Państwa będę zachęcała do ich zadawania, ale na początek to, co się dzieje w internetach tak zwanych. Pani Paulina Szczepańska pyta tak, czy jakoś macie jakąś radę dla osób, które nie mają psów, na co zwracać uwagę spotykając psa w mieście? Taki psisa, voir vivre. Trochę o tym mówiłeś, ale gdybyśmy mogły to w takie trzy punkty zebrać dla pani Pauliny. To na pewno, jeżeli widzimy, że ktoś sobie spaceruje z psem, a my chcielibyśmy z tym psem nawiązać jakiś kontakt, to pierwsza rzecz pytamy właściciela, czy możemy, czy sobie tego życzy, bo nawet jeżeli pies wygląda jak pluszowa zabawka, to on wcale nie musi lubić takiego kontaktu, szczególnie z obcymi. Także na pewno takim pierwszym odruchem powinno być nawiązanie kontaktu z opiekunem tego psa. Drugi punkt to myślę samo zapoznanie z psem, czyli to w jaki sposób do niego podchodzimy. Wyciągając ręce do obcego psa, nachylając się nad nim, dajemy mu bardzo mało przestrzeni i jest to trochę ofensywne dla niego. W związku z tym starajmy się też zapoznawać się z psami w taki sposób, że stajemy bokiem, możemy przykucnąć. Jeżeli pies sam będzie gotowy, podejdzie do nas, to wtedy jest znacznie lepiej i te emocje są też znacznie lepsze w tym powitaniu. I to chyba nie jest tak, że głaszczemy takiego psa, prawda? Nie, wyciągamy rękę, czy czekamy aż podejdzie. Właśnie to jest, bo wiele osób ma z tym problem. Chciałoby, albo już widzi, że już tam, albo nam się wydaje, że widzimy, że jest w porządku i wyciągamy rękę i zaczynamy głaskanie. To jest najgorsze rozwiązanie w ogóle. Jest, bo bardzo też stawia psa w takiej sytuacji, w której nie ma tutaj żadnej opcji wyboru. Tak? Nie może się usunąć, bo często jest po prostu niewielka przestrzeń. Także tutaj warto po prostu komunikować się z psem, spróbować dać mu też wybrać. Może nam pies dużo powiedzieć, czy jest gotowy na ten kontakt, czy nie.
I czasem można też się zdziwić, ponieważ piesek, który sobie spokojnie maszeruje w naszym kierunku, w momencie jak zaczniemy do niego mówić, głaskać i właśnie takim podniesionym tonem zachęcać do kontaktu z nami, on może na nas zacząć skakać i wtedy też ciężko sobie z tym poradzić. I tak naprawdę takie zachowanie jest zupełnie naturalne, szczególnie w przypadku młodych psów. I też trudno im się dziwić, że one tak emocjonalnie wtedy się zachowują. To już, słuchajcie, pamiętam parę sytuacji, w których bardzo źle się zachowałam i to skakanie rzeczywiście potem nie było może moim marzeniem, także dzięki, sorry, szkoda, że dopiero teraz się o tym dowiedziałam, ale lepiej późno niż wcale, jak to mówią, więc spokojnie. Ja bym jeszcze dodała trzeci ten punkt. Jeżeli widzimy kogoś, że ktoś pracuje z psem, ćwiczy, to jest dosyć takie powszechne, że ktoś tutaj przejęty próbuje psa skupić na sobie. Odrabia pracę domową z kursu. Tak, odrabia pracę domową i jest jakiś taki widz dobry, który stoi i zaczyna cmokać do psa albo zagadywać. To jest bardzo, bardzo trudne, żeby od psa oczekiwać w danym momencie skupienia na opiekunie, a to jest też przede wszystkim celem szkolenia, żeby ten pies mniej reagował na to, co się go otacza. Więc tutaj uczulałabym też na to, że jak widzimy, że ktoś ćwiczy, to po prostu dajmy mu czas, uśmiechnijmy się i nie jest to dobry moment na kontakt. Żeby mu nie popsuć po prostu trochę. A propos psucia, jest taki fragment w waszej książce, jak wyjść na spacer, tak? Spacer z psem, jak to zrobić dobrze? Przepraszam, jak to można zrobić źle? Można na przykład wziąć metrową smycz i to już psuje spacer, gdyż pies po prostu nie ma żadnej możliwości, żeby poruszać się swobodnie. Można też udać się na najbliższe skrzyżowanie i zrobić wokół niego rundkę. Tak? Żaden to komfort i żadna przyjemność. Można psa zabrać do psiego parku, gdzie będzie 10 tysięcy psów innych i wpuścić go tam, żeby się wybiegał. Także opcji tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, to Magda, dobry spacer z psem to taki... że półtorej godziny i że poza miastem, dobra, a jak nie mamy czasu, półtorej godziny, no, jakaś wersja short? Tak, oczywiście, no my też mając swoje psy, nie zawsze jesteśmy w stanie wygospodarować codziennie półtorej godziny na długi spacer, chociaż staramy się, żeby tak było, ale większość psów, jeżeli, nie wiem, mamy jakiś wyjątkowo napięty dzień, jeżeli wyjdzie 3 razy dziennie na 15-minutowe spacery, to zazwyczaj też przeżyje i nic mu nie będzie, więc tutaj spokojnie. Natomiast oczywiście warto planować tak te spacery, żeby przynajmniej kilka razy w tygodniu pies mógł co najmniej godzinę pochodzić sobie w miejscu, gdzie nie będzie musiał co 5 metrów spotykać innego psa, albo nie będzie musiał iść cały czas przy ruchliwej drodze. Wiadomo, że dużo zależy od miejsca, w którym mieszkamy, od tego, czy mamy samochód, czy możemy z psem jechać chociażby autobusem. No ale w większości przypadków da się tak zorganizować te spacery, żeby one były faktycznie dla psa takie odprężające, relaksujące, a nie żeby na każdym kroku pies i za tym też właściciel musiał się spinać. A czy zdarza wam się często, że psiaki mają kłopot z tymi właśnie ruchliwymi ulicami, czy wręcz z przejściem przez ruchliwą ulicę? Tu mówiłaś, Kasia, o śmieciarce, o różnych dźwiękach, tak? Ale na ile zdarza wam się szkolić, czy pokazywać, jak nauczyć psa przechodzenia przez jezdnię? I czy to jest trudne, czy to zależy, jak to się robi? To jest bardzo częste. Bardzo częste, ponieważ no, dla nas przejście przez skrzyżowanie to jest tylko właściwie obserwowanie tego, co się dzieje. Mamy światło zielone, czerwone, przechodzimy albo nie, a pies widzi wszystko, czuje wszystko. Jest mnóstwo samochodów, są też rowerzyści, on wszystko odbiera dużo, dużo mocniej niż my. Także nie dziwnym jest, że psy mogą się tego obawiać. Tutaj też w dużej mierze wchodzi dobra socjalizacja, czyli uczenie psa przechodzenia przez te ulice. Dla nas zawsze taką dobrą radą jest to, żeby może nie wybierać tych najgorszych skrzyżowań, tylko przejść sobie tak parę metrów dalej do jakiegoś spokojniejszego przejścia, gdzie pies może się nauczyć tego, w jaki sposób w mieście funkcjonować. Także dużo zależy od takiej naszej uważności na to zwierzę, żeby po prostu starać się dać mu przestrzeń do tego, żeby też się uczył. To jeszcze jeden wątek ode mnie, a za chwilę od pani Violety pytanie i od państwa. Moja przyjaciółka od niedawna ma psa z hodowli, Jacka Russella Terriera, który ma na imię Jacuś, znaczy Jack, ale jest Jackiem. I kiedy ciocia czasami się wybiera z nimi na spacery, no to moja przyjaciółka zawsze ma te smaczki. Ja bym dawała smaczki non-stop, bo to jest takie urocze, że to stworzenie jeszcze takie małe. Czy zdarza wam się też taki kłopot, że no bo smaczki są po to właśnie, żeby nagradzać, żeby uczyć, to jest chyba dosyć ważny element szkolenia, tak? Ale czy można z tym przesadzić? Oj, można. Tak, zdecydowanie. Jak nie przesadzić, tak?
musimy pamiętać, że jedzenie jako nagroda w szkoleniu to jest takie narzędzie, które możemy sobie wykorzystać albo dobrze, albo źle. Więc oczywiście no to jest, bywa trudne, tak? Jeżeli pies popatrzy na nas tymi swoimi maślanymi oczkami, no to chcielibyśmy tak go karmić i karmić. No ale jeżeli mamy już konkretne cele, jeżeli wiemy, że chcemy tego psa nauczyć konkretnych umiejętności, no to warto robić to w bardziej przemyślany sposób jednak. Tym bardziej, że jeżeli robimy to tak zupełnie bezrefleksyjnie, to można psa nauczyć niekoniecznie dobrych rzeczy. Typu na przykład, jeżeli nie chcemy, żeby ten mały Jack Russell na nas skakał, to jeżeli on wespnie się do góry i oprze łapki o nasze nogi, a my mu wtedy powiemy, no dobrze, masz ciasteczko, to uczymy go skakania, tak? Dobrze rozpoznałaś, no to właśnie na tym polega problem. Ale powiem tylko, tak Kasiu? Co nie zmienia faktu, że smaczki też nosimy na spacery i możemy je znaleźć w nawet najbardziej eleganckich ubraniach, jakie... Zawsze po wyjęciu prania z pralki. Niestety. No to jest piękne, co znajduje czasami matka, smoczek. No ja zawsze miałam smoczek, co znajduje ktoś, kto po prostu ma psa i go kocha, no gdzieś tam parówki. Smaczki, parówki poukrywane. Ja tylko już powiem, że przyjaciółka się ciągle ze mną koleguje, więc może nie przesadziłam z tymi smaczkami, a też żeby Państwo wiedzieli, to nie jest tak, że ja tutaj opisuję jakieś swoje historie bez powodu, o tym wszystkim też Państwo poczytają w książce, może akurat nie o tym Jacusiu, ale i o smakołykach i o tym, jak to szkolenie może wyglądać i właśnie dlaczego to szkolenie jest ważne nie tylko na zajęciach z Wami, ale również kiedy jesteśmy z psem sami. Obiecałam pytanie od Pani Wiolety, a więc śpieszę. Wioletta Jasińska, mój pies jest ze schroniska i całe życie był przy budzie i teraz mieszka w mieście dopiero ponad miesiąc i mamy problem z agresją do innych psów. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Czy to się rzeczywiście też zdarza, o co pyta Pani Wioletta? Takie przypadki nam się zdarzają i zazwyczaj są to jedne z cięższych przypadków do pracy, ponieważ jeżeli mamy psa, który przez większość swojego życia mieszkał w zupełnie innym środowisku, tutaj jeszcze na łańcuchu, nie miał kontaktu właściwie ani z obcymi ludźmi prawdopodobnie, ani z innymi psami, no to tak naprawdę dużo zależy od już indywidualnych cech konkretnego psa. Wdrażamy pewien plan pracy z psem, ale to na ile on będzie podatny na te zmiany, no to już zależy od konkretnego psa. Zdarzają się takie przypadki, że psy adoptowane z jakichś bardzo trudnych warunków już w dorosłym wieku nie będą w stanie przyzwyczaić się i przystosować się do życia w mieście. Nie są to tak częste przypadki, ale sporadycznie zdarza się, jednak to jest ciężkim sercem, ale zdarzało nam się, że doradzałyśmy opiekunom, że być może warto było danemu psu poszukać innego domu mimo wszystko, tak? Że te miejskie warunki były zbyt trudne. Ja bym się zatrzymała, jeśli pozwolicie, przy tym wątku, który pani Wioletta wywołała, czyli psów ze schroniska. Przy okazji jeszcze przypominając Państwu o Miszce, która jest tutaj naszą gospodynią i o Pinach z Miszką, które pomagają schronisku Azyl pod Psim Aniołem, z którego Miszka zresztą jest. Powiem Wam tak, to też jest taka etyczna sprawa, bo zawsze się mówi, pieska to tylko ze schroniska. Ale ja jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy nie decydują się na psy ze schroniska, tylko na przykład z hodowli, bo jest to dla nich no właśnie zbyt duże wyzwanie. Jak Wy na to patrzycie? Czy właśnie zawsze musimy tak pomagać? Znaczy, to jest piękne, jeżeli mamy w siłę przestrzeń, ale trochę nie wiemy, z kim się spotkamy, z jakim stworzeniem. Jak Wy patrzycie na to pies ze schroniska? Może nie kontra z hodowli, tylko na te dwa aspekty. Może dla kogo ze schroniska, a dla kogo z hodowli? Jak to rozpatrujecie jako behawiorystki? To jest trudny temat. Temat rzeka właściwie. Bardzo dużo zależy od konkretnego psa, z którym mamy do czynienia. Więc tutaj jest to pewnego rodzaju loteria, jeśli chodzi o psy adoptowane. Hodowla pozwala nam mimo wszystko na to, żeby przynajmniej przewidzieć to, z jakim psem będziemy mieć do czynienia, choć oczywiście zdarzają się też odstępstwa od tej zasady. Niemniej jednak też trzeba wziąć pod uwagę to, że adopcja może być trudna i to nie jest tak, że pies ze schroniska kocha mocniej, więc to jest taki sam pies, któremu trzeba poświęcić czas, trzeba wprowadzić zasady, które obowiązują od samego początku, żeby też nie rekompensować swoją miłością tego, co pies przeżył, bo pies żyje tu i teraz. Także my mamy bardzo dużo psów adoptowanych na kursach. No właśnie chciałam o to zapytać, a macie takie piękne historie zakończone właśnie takim super, bo tu powiedziała Magda o tym trudnym, tak, że to jest częsty problem, że agresja to jest ciężko, ale są też na pewno takie psiaki ze schroniska, które no, udaje się w nich uruchomić, czy gdzieś tam one w sobie otwierają te najfajniejsze emocje. Tak, jak najbardziej. Mamy kursantów, którzy no, po prostu zrobili gigantyczne postępy. Tu pozdrawiam szczególnie Agę i Blackiego. Pies był bardzo lękowy, bardzo ciężko mu było odnaleźć się w mieście.
a teraz śmiga na zawodach nosworkowych, jest bardzo otwartym psem. Zresztą też przeczytacie o tym, o nich w książce. Niemniej jednak, no, tych historii dobrych jest bardzo dużo. A tutaj jeszcze warto podkreślić, że wiele psów, które trafiają do nas na szkolenia jako psy adoptowane ze schroniska, radzą sobie na szkoleniach wcale nie gorzej niż te psy rasowe, więc naprawdę można trafić bardzo, bardzo różnie. Dużo zależy od tego, na ile też właściciel włoży pracę tego psa. No ja myślę, że te ze schroniska też są, ja tak sobie myślałam, a propos rasowych, mój tata na Fiodora, który był takim pieskiem, mówił szlachetna rasa mix, więc to jest ta rasa, która też są poniekąd są psami rasowymi. Drodzy goście, drogie gościnie, człowiecze, psowe też, Big Book Cafe. Kto z Państwa ma ochotę o coś zapytać, skomentować, podzielić się refleksją? Ja zapraszam, zachęcam, można podnieść rękę i powiedzieć, można po prostu powiedzieć. Można, nie trzeba, to jakby dobra wola Państwa. Zachęcam do udziału. Ale nie będę zachęcać jakoś tak, że będę wywoływać do odpowiedzi, kto na ochotnika, nie, bo to jest wieczór dla Państwa. Proszę Państwo, może ja wiem, że też często Państwo czekają na rozmowy kuluarowe i po to, żeby z dziewczynami pogadać osobiście o różnych rzeczach. No dobra, to wracając do Psa w mieście i do tej książki. O kim myślałyście, kiedy ją pisałyście? Dla kogo jest w Waszym takim odbiorze ta książka najbardziej? Dla naszych, którzy mają daleko na kurs, ale dla kursantów. Dla naszych kursantów również. No, oni byli, jakby nie było, byli naszą największą inspiracją do napisania tej książki. Dlatego też no, głównym odbiorcą są osoby, które mają psa lub planują też dopiero zakup lub adopcję psa. Myślę, że jeżeli ktoś będzie się kierował tymi różnymi zasadami, które opisujemy w książce nawet jeszcze przed decyzją, to będzie mu potem o wiele łatwiej i temu psu też będzie się żyło łatwiej. Także tak, to był nasz główny cel. A czy rzeczywiście jest tak, że jednak ze szczeniakiem jest najłatwiej, to znaczy w takim kontekście, że jak mamy w domu szczeniaka, to możemy go najłatwiej nauczyć tych nawyków, że zawsze dorosły pies, czy on jest ze schroniska, czy niekoniecznie, nie wiem, od znajomych, no to różne są drogi, różne są koleje losu. To jest większe wyzwanie, czy znów nie ma tutaj reguły? No kto ma szczeniaka w domu, ten powie, że to nie jest wcale łatwy okres, tak? Bo szczenięta gryzą, mają psie głupawki, są trudne. Ten moment wychowania, odchowania szczeniaka jest naprawdę wyzwaniem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mając szczenię możemy ją kształtować, możemy też kontrolować to, w jakim środowisku przebywa, czego się uczy od innych, tak? Także to daje ogromne możliwości z całą pewnością. Nie wiem, czy wiecie, ale z autorami i autorkami jest często tak, że oni tutaj opowiadają o książce, a tam już piszą kolejną. I to jest taki problem czasami, że no, muszę się skupić na tym psie w mieście, a już teraz piszę trzecią odsłonę albo drugą, albo jakiś inny koncept. Czy tak samo jest z wami? My na razie szkolimy, nadrabiamy zaległości, działamy w terenie, działamy z kursantami, ale gdzieś tam w głowie pewnie coś tam będzie kiełkowało. Tak, temat jest obszerny. No właśnie, to nie jest pytanie, że musi tak być, ale tak wiem, że coś czuję, że może być coś na rzeczy. A propos tego, że nadrabiacie, no nie mogę nie zapytać o pandemię, bo jednak pandemia wpłynęła na różne dziedziny naszego życia, również na nasze życie domowe, na to siedzenie z psem cały czas w domu, to jest jeden wątek. Kolejny wątek, zapraszanie do siebie psa właśnie w pandemii. Ja mam wiele znajomych osób, które były same i wpadły na świetny pomysł, że będą miały towarzysza pandemicznego. Więc pierwsza część mojego pytania dotyczy właśnie tych psów, które cały czas były z nami w domu, jak one sobie teraz radzą i jak one sobie wtedy radziły, bo to przecież była sytuacja no, niestandardowa. A po drugie, czy macie coraz więcej na szkoleniach takich osób właśnie, którzy mają psy na świeżo pandemiczne i nie bardzo wiedzą, jak obsługiwać cały ten majdan? Bardzo dużo psów pojawiło się u nas na szkoleniach właśnie. Pandemiczne pieski, tak zwane. Pandemiczne pieski. Tak. I są to zarówno szczenięta, które po prostu zostały zakupione, ale też no już właściwie po pandemii zdarzają się takie konsultacje dotyczące różnych też problemów z zachowaniem psa. To, co mogło być trudne dla wielu psów, takich zupełnie normalnych, zrównoważonych psów, które do tej pory wiodły sobie spokojne życie razem z właścicielami, to mogło być to, że ten ciągły kontakt jednak w domu sprawiał, że wiele z tych psów nie do końca miało możliwość odpoczywać. Do tej pory, jeżeli one zostawały sobie w domu same na te 8 godzin i właściciele wychodzili, one w większości przypadków taki czas przysypiają. Jeżeli my jesteśmy w domu, cały czas się kręcimy, te psy człapią za nami, chodzą sobie z kąta w kąt, one też mniej śpią i mogą być przez to też bardziej rozdrażnione. Szczególnie jeżeli w domu zostały też dzieciaki, które wiadomo, że z dziećmi w domu, no to raczej
trudno o spokój i często takie psy mniej odpoczywają. To zdecydowanie. No i co? Zaburzył się cały schemat działania. Tutaj Magda powiedziała, że oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z psem, ale też częściej wychodzimy o różnych porach na spacery, jest więcej czasu na to, żeby coś z psem porobić, więc kontekst odpoczywania to jedno. I jesteśmy w domu, w związku z tym pies nie ma możliwości, żeby pobyć sam i się tego nauczyć. Więc to jest coś, z czym się teraz zderzamy, bo wiele osób wróciło już do pracy, a psy nie potrafią zostawać same. Więc sporo z nich ma lęk separacyjny, trudno znosi tę izolację. No i trzeba pracować nad tym, żeby te dobre nawyki i takie jasne dla psa schematy wprowadzić. Psy lubią schematy, lubią pewną rutynę, więc tutaj zostało to po prostu zachwiane. Zawsze radą z naszej strony jest to, że nawet jeżeli w domu pracujemy, to wyznaczajmy sobie po prostu takie momenty, kiedy skupiamy się na psie oraz takie, kiedy psa zupełnie nie widzimy, kiedy jest czas na odpoczynek, żeby jakaś tam równowaga w przyrodzie była. A czy to ja dobrze rozumiem, że pies czasami od nas też musi odpocząć? Powinien, tak? Jak, może chcieć, a my możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, tak? Jak odchowywałam Bercika, wiedziałam, że dla niej rozłąka ze mną jest trudna i widziałam, że idzie do drugiego pokoju sobie odpocząć i odkleja się nareszcie ode mnie, to dzwoniłam do Magdy i mówiłam, nareszcie sobie poszła, tak? Nareszcie jest taka dzielna, żeby to zrobić i odpoczywać z dala ode mnie. To jest ważne. Taka właśnie równowaga, którą pies zachowuje. Dużo o tej równowadze mówimy też na szkoleniach, żeby gdzieś tam balans między życiem z psem i życiem bez psa znaleźć, bo później nie mamy tego stresu związanego z tym, że wychodzimy z domu i też zastanawiamy się, będąc gdzieś, co się z tym psem dzieje. No to słuchajcie, godzinka 10, zastanawiacie się, co się dzieje z waszymi psami, czy udało się nie zastanawiać? Myślę, że śpią rozłożone na kanapach, także się udało. Mają dobrze. Czy ktoś z Państwa przekonał się do pytania poza własnym spotkaniem z dziewczynami po? To znaczy, czy macie Państwo ochotę na pytanie publicznie? Jeśli tak, to zachęcam, a jeśli nie, to dostaję sygnały, że mamy pytania z sieci. Jest ich sporo, więc już do nich zaglądam. Od Pauliny. Wilk zresztą, to zdradzę, bo Paulina Wilk jest jedną drugą duetu szefowych w Big Booku i Paulina ma psa Ryśka. Pozdrawiamy. Jakie miejsce najlepiej zająć z psem w autobusie? Gdzie powinien być, żeby minimalizować stres wynikający z ruchu i obecności ludzi? No, ciekawe. Na pewno warto ocenić, gdzie jest najwięcej ludzi, żeby też tak mieć przestrzeń bezpieczną. No staramy się zawsze stawać w takich miejscach, żeby to nie było bezpośrednio przy wejściu, przy drzwiach, żeby też nie generować niepotrzebnego stresu, kiedy na przystankach drzwi się otwierają, być może wejdzie kolejny pies, więc staramy się mieć psy przede wszystkim blisko siebie, raczej odwrócone od wejścia, czy raczej w takiej pozycji, żeby bez przerwy się nie chybotały też w tym autobusie. I też jest to praca taka, która wymaga przyzwyczajania, czyli nie jedziemy od razu z Ursynowa na Białą Łękę, tylko niech to będzie jeden przystanek, który pies pokonuje. Więc tutaj takie zarządzanie przestrzenią przede wszystkim. W metrze tak samo. Zawsze staramy się w taki sposób gdzieś tam znaleźć miejsce, żeby było jak najmniej osób, było jak najbardziej luźno. Psy są też przyzwyczajane do tego, że są w naszej przestrzeni, potrafią być blisko nas. Często są też za to skarmiane dodatkowo, żeby było im łatwiej. A jak sobie radzicie, słuchajcie, z tym, żeby pies jednak fokusował się na was w tej miejskiej przestrzeni? Bo o tym mówiłyśmy na początku, że dużo jest tych dystraktorów, tak dużo jest tych rzeczy, które rozpraszają, no i ten pies w domu się słucha, a na mieście nie. Jak to sprawić, żeby poza smaczkiem, który zawsze można wyjąć, ale nie przesadzajmy, jak to sprawić, żeby jednak takie, bo to jest ciekawe, co mówicie, żeby pies był w naszej przestrzeni, tak, żeby na nas patrzył? Stopniowo. Czyli jeżeli zaczynamy od jakichś prostych komend, przykładowo siadu, no to na początku uczymy w sali treningowej, w domu, ale wyciągajmy tę komendę na zewnątrz, skupiajmy psa w prostych rozproszeniach. Czyli jeżeli mamy do czynienia z młodym psem, niech to nie będzie park wypełniony psami czy skrzyżowanie, gdzie zaczynamy naukę nowej umiejętności, tylko niech to będą spokojne miejsca, gdzie pies po prostu może podnosić swoje kompetencje. To jest to wynikiem pracy, powtórek, miliona powtórek często i konsekwencji ze strony przewodnika. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, te smakołyki, one są dobre i my korzystamy naprawdę z nagród w ilościach hurtowych, tylko też trzeba pamiętać o tym, kiedy ten smakołyk powinien
przestać pełnić funkcję łapówki, czyli hej piesku, zobacz, tutaj masz pod nosem i dostaniesz, to jest też ważny etap. To jest tak zwana technika naprowadzania, tak? Wiele umiejętności nowych uczymy w ten sposób, że najpierw pokazujemy psu smakołyk przed nosem, ale jak już pies nabierze pewnych umiejętności, jak już potrafi reagować na jakieś tam sygnały, to staramy się, żeby ten smakołyk pojawił się dopiero po tym, jak pies zareaguje na jakieś nasze hasło czy na jakąś komendę. I wtedy faktycznie zaczyna się taka prawdziwa współpraca, tak? Że pies wie, że warto na nas zwracać uwagę, warto patrzeć, bo być może zaproponujemy mu a to smakołyk, a to jakąś wspólną aktywność, może zabawę, więc wtedy zaczyna się taka praca zespołowa. Też jeszcze dodam tylko, że pies musi mieć czas na to, żeby się nauczyć pracować z człowiekiem. To nie jest tak, że ma to w pakiecie i już, tak? Tak to działa. Często o tym zapominamy, także dlatego tak ważne jest stopniowe podnoszenie poziomu trudności. To jeszcze dwie rzeczy ode mnie, zanim oddam was waszym gościom dzisiejszego spotkania, dzisiejszej premiery. Ważny wątek, który też jest w waszej książce, to jest smycz. I w ogóle trzymanie psa na smyczy i mówicie o tym, że naprawdę, żeby spuścić psa ze smyczy, musi być spełnionych jakaś tam ilość, liczba warunków, tak? Że to nie jest tak, że jeżeli możecie o tym chwilę powiedzieć, co tutaj robimy na przykład źle, mówiąc my, mam na myśli właścicieli czy opiekunów psów, tak? Co tutaj z tą smyczą jest nie za bardzo. To jest trochę tak, że jak mamy szczeniaka, przywozimy szczeniaka do domu, to wielu właścicieli przez długie tygodnie boi się go puścić ze smyczy, bo wiedzą, że no jeszcze się nie nauczył wracać, ucieknie, a tak naprawdę te pierwsze tygodnie, kiedy szczeniak jest z nami, to jest największa szansa, że on jednak będzie chodził za nami krok w krok. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku i absolutnie nie puszczamy szczeniaka luzem przy ruchliwej ulicy, ale tam, gdzie przestrzeń jest spora, tych bodźców jest niewiele, jak najbardziej można sobie na to pozwolić, bo jeżeli pies przez kilka pierwszych miesięcy swojego życia nigdy nie był puszczany luzem ze smyczy, to potem ta nauka przywołania jest o wiele, wiele trudniejsza. No i też tę naukę przywołania, to trzeba sobie rozłożyć na konkretne etapy i na miesiące pracy właściwie. Niestety przywołanie jest na tyle paskudną komendą, że lubi się psuć po drodze wiele razy, więc tutaj no, naszą rolą jest to, żeby też ocenić możliwości naszego psa. Czyli jeżeli wiemy, że jest popędowy, że gdzieś tam króliki czy jakieś myszy to jest odcięcie mózgu i cel najwyższy, no to musimy się zastanowić, czy polana gdzieś tam w okolicach lasu to jest dobry pomysł, żeby psa spuszczać. Jeżeli wiemy, że podbiega do każdego, czy próbuje biegać za każdym poruszającym się obiektem, to też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pies gdzieś tam rowerzystę czy rolkarza zaganiał. Bardzo ważna jest ocena motywacji psa. I wykorzystujemy w przywołaniu bardzo dużo smaczków, bardzo dużo nagród socjalnych, bawienia się z psem, pochwał. Natomiast też wymaga to takiego krytycznego spojrzenia, że ten nasz pies nie może być przede wszystkim kimś, kto wkracza w przestrzeń innych ludzi i kogo nie możemy kontrolować, bo to jest po prostu niedopuszczalne. No to właśnie, to jeszcze jeden wątek na podsumowanie związany z tym, co przed nami. No przed nami wakacje, będziemy wyjeżdżać, albo i nie, ale niektórzy z nas jednak gdzieś, jeżeli nawet nie za granicę, to gdzieś się wyprawią. Czego Państwu życzę? Życzę Wam odpoczynku wakacyjnego i pięknego urlopu. No właśnie, z psem czy bez? To znaczy, jak przygotować się na urlop z psem? Czy hotel dla psów to jest jakieś rozwiązanie? Jak patrzycie na ten temat wakacje z psem? To znowu taka standardowa, zależy. To zależy zdecydowanie. Zależy, gdzie się wybieramy. Jeżeli jest to jakiś city break, lecimy sobie gdzieś tam, jedziemy, będziemy chodzić po mieście dużo, zwiedzać muzea, siedzieć w restauracjach, to może nie jest to najlepszy pomysł, żeby psa ze sobą zabierać. Ale jeżeli wiemy, że jest to wyjazd gdzieś na Mazury, nad morze, gdzie jest też przestrzeń dla psa, gdzie będziemy mogli się dostosować też do takiego trybu, gdzie pies się odnajdzie w tym wszystkim, to jak najbardziej. My bardzo dużo wyjeżdżamy z psami, ale też mamy takie wyjazdy, kiedy ich nie zabieramy ze sobą, właśnie oceniając wcześniej, czy dane miejsce będzie dla psa komfortowe. Magda, ty zabierasz psiaki na wakacje w tym roku? Jednego. Aha. Zabieram jednego, ponieważ ten młodszy Jupi będzie podróżował z nami. Starsza suczka zostaje z moimi rodzicami, bo wiem, że dla niej akurat takie wakacje, jak sobie zaplanowaliśmy, nie byłyby zbyt komfortowe. Tak? Także ona uwielbia jeździć do moich rodziców. Tam ma też wielki ogród i spacery do dyspozycji, więc będzie na pewno tam szczęśliwa. Ja też jestem zawsze spokojna, kiedy ją tam zostawiam. Czyli da się. Tak. Nie jest to niemożliwe. Drodzy Państwo, za to da się, poproszę Was o brawa. Mam nadzieję, że psiaki mogą być takie ciche. A jednak.
Magda Chorodyńska i Kasia Migdał, wspaniałe autorki książki Pies w mieście, książki, którą polecam wszystkim i tym, którzy chcą swoje psy szkolić i chcą w ogóle mieć psa, ale też tym, którzy po prostu chcą u siebie włączyć trochę empatii, patrzenia i na ludzi, i na psy, które w przestrzeni miejskiej są i pięknie, bo to o to chodzi, żeby nas było jak najwięcej i żeby nam było jak najlepiej ze sobą. Życzę Państwu wspaniałego wieczoru, zachęcam Was do pobrania z tej półeczki książki dziewczyn, pobrania autografu. Gdzieś tam po drodze trzeba pewnie za książkę zapłacić, ale to już taki drobny szczegół. Państwa, którzy nas oglądają w internecie, zachęcam do zamówienia książki. Pewnie nawet uda się kilka egzemplarzy z autografami zostawić w Big Booku na stronie księgarnia.bigbookcafe.pl albo na stronach księgarni internetowej Znaku, znak.com.pl. Tam magiczny rabat na dzisiejszy wieczór. Magiczny, zupełnie inaczej niż szkolenie, bo szkolenie to, jak Państwo już wiedzą, nie magia. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wspaniałych wakacji z psem lub bez, ale z odpoczynkiem Państwu zresztą również i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.